Co ma ze sobą wspólnego piękna modelka, cmentarz i cytat księdza Twardowskiego? W Gdańsku i w wielu miastach w Polsce pojawiła się nowa kreacja firmy Adrian. Przeanalizujmy ten obraz, przeanalizujmy tę kreację reklamową, a przede wszystkim zapytajmy się przechodniów, co sądzą na ten temat. Czy ta reklama jest smaczna, zrobiona ze smakiem, niesmaczna, czy nie mają o tym wyrobionej opinii? Niesmaczna. Po prostu jest niesmaczna, tak, bo w ogóle jakoś nie pasuje mi. Na pewno nie zainteresowałabym się tym. Jak jest ładna dziewczyna na tym, to mi to akurat odpowiada. Reklama Rajstop nie powinna tak wyglądać. Nie podoba mi się. Raczej nie mam zdania na ten temat, bo się nie zajmuję tym. Smaczny, niesmaczny, czy nie ma pani zdania? Nie mam zdania, ale raczej nie skusiłabym się na zakup takich Rajstop. Raczej niesmaczne jest. Raczej nie. Niesmaczne? No. Uważam, że to niezbyt smaczne. Mhm. To zdjęcie bardzo mi przypomina zdjęcie z kronik policyjnych, kiedy policjant w plenerze nie ma innego źródła światła, kiedy jest już zmierzch albo gdy jest ciemno, używa lampy błyskowej i bezceremonialnie po prostu świeci prosto i powoduje, że chociażby pojawiają się tutaj takie cienie, które zniekształcają nogi, stają się bardzo chude, tutaj bardzo cienkie, stają się przez to niekształtne i przez to wygląda to brzydko. Te fragmenty obrazu są bardzo jasne, ledwo gdzieś tam się mieszą w rozpiętości tonalnej. Zdjęcie ledwo mieści się jakby w poprawności, jeśli chodzi o poprawność tą techniczną. Także światło takie dość ostre, dość prowokujące, powodujące prześwietlenia, powodujące zniekształcenia. Szeroki kąt, który również powoduje tutaj zniekształcenie modelki. Również poza modelki, poza tej dziewczyny jest bardzo wyzywająca. Mocno są wyeksponowane tutaj nogi, wręcz podciągnięta jest spódnica. Nie mówiąc już o tym, że modelka jest umiejscowiona, ulokowana na cmentarzu, więc całość to sprawia wrażenie, że oglądający bardziej postrzega to jako zdjęcie z jakiejś kroniki policyjnej, tak jak wspomniałem, z jakiegoś brukowca, niż z kampanii reklamowej Rajstop. Pełną analizę fotograficzną znajdziesz w odrębnym materiale wideo. Chciałem się zapytać, czy jakieś skargi były dotyczące tej kampanii Adriana? Płynęło do nas kilka skarg na tę reklamę, natomiast nie wiadomo, jaki będzie wynik postępowania, ponieważ komisja musi się przyjrzeć tym skargom. Mhm, czyli wystarczy, że jedna osoba zgłosi skargę i komisja rozpatruje tę skargę i dokładnie rzeka, tak? Tak. Natomiast tutaj już widziałam, że we trzy dostaliśmy na tę reklamę. W jakim trybie działa komisja? Czy, no bo wiadomo, że kampania trwa 2 tygodnie lub miesiąc, takie są mniej więcej cykle w tych displayach billboardowych. Czy rada jest w stanie się zebrać i uchwalić się i coś rozstrzygnąć, czy rozstrzygnięcia trwa dłużej? Tak, powiem panu, że najpierw czekamy, aż wpłyną te skargi. Ponieważ jak widzimy, że jest ich sporo, no to czekamy, aż konsumenci po prostu złożą, wszyscy, którzy by chcieli, tak? Następnie 2 tygodnie ma reklamodawca na ustosunkowanie się do tych skarg, także no niestety procedura trochę trwa. Czyli rozumiem, że może być taka sytuacja, że kampania no po prostu wygaśnie i no tak najczęściej jest. Natomiast uchwały Komisji Etyki Reklamy mają wymiar raczej edukacyjny dla branży i no jest to zbiór pewnych wskazówek. Firma Adrian leci mocno po bandzie. Wcześniejsze kampanie były bardzo kontrowersyjne, wzbudzały emocje, ale społeczeństwo dzieliło się mniej więcej po połowie. Byli zwolennicy, byli przeciwnicy. Była to kampania pokazująca kobietę po operacji, po raku piersi z wyeksponowaną gołą piersią. Te kampanie były bardzo kontrowersyjne, ale jednak mieściły się w jakichś sensownych ramach. Natomiast ta kampania zdecydowanie jest oceniana negatywnie. Nie ma w zasadzie osób, są to pojedyncze, można powiedzieć, osoby. Tak to wynikło chociażby z ankiety, którą przeprowadziliśmy. Całe społeczeństwo jest przeciwne, jest oburzone, jest zniesmaczone. Jest cała masa negatywnych komentarzy. Na firmie nie zostawiają fani właśnie chociażby na fanpage'u suchej nitki. No i cała Polska jest oburzona tą kampanią reklamową. Zwłaszcza, że ta kampania jest tuż, można powiedzieć, teraz mamy gdzieś mniej więcej połowę października. Za 2 tygodnie mniej więcej będziemy mieć wszystkich świętych. Tym bardziej ten fakt przechyla czarę goryczy. Próbowałem się kontaktować, żeby przeprowadzić wywiad z panią Małgorzatą Rosołowską-Pomorską, właścicielką firmy i jednocześnie pomysłodawczynią tej kampanii. Nie udało się. Próba kontaktu wyglądała mniej więcej w ten sposób. Czy mógłbym rozmawiać z panią Małgorzatą Rosołowską-Pomorską?
proszę się spodziewać telefonu tak gdzieś po 15. Czy dzisiaj jeszcze jest szansa na... No nie, no pracujemy do 16. Czy stałam panią Małgorzatę Rosowską-Pomorską? Tutaj jest zajęta, to ja nie wiem, czy za pół godzinkę pan by skierował, dobrze? Czy mogła mi pani umówić na rozmowę? Dzisiejszym na pewno nie. Wie pan co, nie wiem, czy uda mi się pana połączyć. Pytanie jest, czy była to zaplanowana kampania, czy była to kampania społeczna, czy po prostu tak wyszło. W wielu postach na Facebooku opublikowanych przez pracowników firmy wynika, że była to kampania społeczna, że miała pobudzić wrażliwość i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii natomiast było to jednak działanie zaplanowane na wywołanie skandalu, na wywołanie takiej fali negatywnych komentarzy, po prostu na wzburzenie społeczeństwa, żeby zwrócić uwagę na markę. Nie wiem, jak to się przełoży na sprzedaż, bo większość tutaj respondentów i osób, które publikuje komentarze, chociażby właśnie na Facebooku, jest zdecydowanie negatywnie nastawiona i nawet wręcz piszą, że nie będą kupować już produktów firmy Adrian. Więc jeszcze raz, było tam za dużo środków wyrazu, było za dużo elementów, które stanowiły jedną całość, które wskazywały na celowe działanie. Był zdana modelka, był cmentarz i był cytat księdza Twardowskiego. Są to takie elementy, które w żaden sposób ze sobą nie współgrają i to również o tym mówili moi respondenci. Tak więc działanie celowe, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, mamy 2 tygodnie do Wszystkich Świętych. Wręcz nawet niektórzy fani na fanpage'u firmy Adrian wklejali linka ze zdjęciami, gdzie billboardy były umieszczone bezpośrednio przy ogrodzeniach na cmentarz, także to również wskazuje na celowe, zaplanowane zrobienie po prostu skandalu. Jaka powinna być następna kampania? W mojej opinii powinien być wielki napis ze słowem przepraszam. Przepraszam wszystkie kobiety i wszystkich, którzy musieli oglądać naszą reklamę.